Cześć, siemano, z tej strony Pajda. Pokażę wam dzisiaj, jak zagrać sobie w nowego Call of Duty Mobile na PC-cie. Jak widzicie, już mam go zainstalowanego. A wy co musicie zrobić? Musicie sobie pobrać aplikację Game Loop. I w sumie to wszystko. I pobrać Call of Duty. Link do tej aplikacji wrzucę w opis. Także będziecie mogli sobie pobrać od razu i od razu pobieracie sobie gierkę. Odpalacie. Tutaj możecie w ustawieniach zmienić sobie na wysokie. No ten engine tutaj. Wszystko na maksa ustawcie, będzie wam lepiej śmigać. Także to polecam zrobić. Jak widzicie, mi już gierka chodzi, śmiga elegancko. Pokażę wam gameplay. Zagramy sobie jakiś meczyk. Od siódmego, jak wbijemy siódmy level, możemy zagrać sobie w... Możemy grać w Battle Royale. Także też fajna opcja. Ale to dopiero od siódmego levela. Mogłem wsiąść tutaj na pełny ekran, ale już... Dobra, zagramy sobie w oknie. Zobaczymy, jak to chodzi w okienku. Myślę, że i tak spoko widać. Dobra, sobie odblokowałem już tutaj celownik jakiś. Bo zagrałem sobie jeden meczyk. Ustawienia klawiszy macie już od razu dostosowane. Oczywiście można sobie zmienić wszystko. Grafikę tutaj też ustawiłem sobie raczej chyba wszystko na maksa. Na ultra, tak. Także polecam sobie pobrać. Gierka jest darmowa. Zawsze coś nowego, nie? Grając na PC-cie, to prawdopodobnie gracie z ludźmi tylko, którzy grają na PC-cie. Tak mi się coś wydaje. Tak coś czytałem o tym, ale... Ale nie no, raczej tak jest, bo... Jakbyśmy grali z ludźmi, którzy grają na telefonie, to... To raczej nie mieliby szans. Jak widzicie, przyjemnie się strzela. Fajnie się strzela. Wow. Headshot. Co jest? Ja. Ale nie trafiłem nie tym. A dronem go możemy załatwić, pa. Nie mam ammo, Boże. Skończyło mi się ammo. Ale kilka osób tutaj załatwiłem. Dobra, lecimy dalej. Będzie szybka mapka, szybki filmik. Dawno nie było nic z kamerką, także... Dzisiaj będzie. Panie, możemy skanować też. Dobra, dostał. Ło, ale ich robimy. Cudownie się strzela. Lekkiego laga na myszce, jakby coś takiego. Nie wiem dlaczego. Dobra, mamy ten. Mamy piątkę. Walimy z misla. Dobra, kogoś tam załatwiliśmy. Ktoś dostał. No i ammo mi się skończyło. Ten jak strzelał. Nie wiem, czy on gra na myszce. Naprawdę. Chyba jedyna gra, w której jestem dobry.
what the fuck? Dobra, wygraliśmy. Chyba byłem pierwszy, mam nadzieję. Nie, ten gościu. Znaczy to jest ostatni ten kill. Wow. Także tak to wygląda. Jeszcze możecie tutaj sobie pobrać PUBG'a, różne gierki mobilne. Znaczy nie wiem, czy nie wszystkie. Znaczy większość chyba. Nie sprawdzałem, bo podciągnąłem to i od razu pobrałem Call of Duty. Co? Ja byłem drugi. Kurczę, nieźle. Dobra. Pokażę wam jeszcze co tam za gierki są. O, wbiliśmy sobie coś tutaj. Confirm. Exit weźmy. Wyjdźmy z multiplayera, mamy trzeci poziom. Jak wbijemy siódmy, możemy grać Battle Royale, także też nagram z tego filmik, jak wygląda to Battle Royale, to sobie zobaczycie. Co wam jeszcze miałem pokazać? Tutaj miałem wam pokazać, jakie są gierki do pobrania. Jest ich trochę, także macie PUBG'a. Tu jakieś kurcze, nie wiem co to jest. No to poczytajcie sobie, zobaczcie, bo tytułów nawet nie znam. Mobile Legends jakiś, ja to nie gram. Flip Dunk jakieś. No wszystkie, raczej większość mobilnych gierek. Jest ich dosyć sporo. Pou jest, kurczę, w Pou to będę grał chyba. Szykuje się seria z Pou. Pou jest dobre. No i tak to wygląda. Także jak ktoś ma ochotę, zapraszam. Game Loop, link w opisie. Jak filmik wam się przydał, spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dzięki za oglądanie i na razie wszystkim cześć.